Witam, dzisiaj w studio ze mną Milenka. Cześć. Heja. Pokażemy Wam grę Pułapka na myszy w firmy Hasbro. Tu nasze piękne trzy myszki, jest jeszcze Hipcio i naprawdę bardzo taka przestrzenna plansza. Są i małpki, i słoniki, żyrafy, i krokodyl na dole. I pokaż jeszcze, co jest zamiast kostki. O, mamy taki koło fortuny i co wypadnie, na to pole się będziemy przesuwać. Ja tutaj nasze myszki wyjmę, żeby się szykowały do challenge'u i zaraz pokażemy Wam, na czym polega ta gra. Wszyscy zawodnicy już na starcie. Mamy trzy sympatyczne myszki. Jak one się nazywają? Pamiętasz? Nie. Pełzacz. Pełzacz, nacho, paper. O, no to pamiętasz, no co nie pamiętam. Tak wygląda nasza plansza, jest i żyrafa, tu sobie hipopotam kombinuje, żeby wskoczyć do bajorka, tu jest słoń, siedzi sobie, tu jest małpka na palmie, coś kombinuje. No i pokażę Wam teraz, jak wygląda bajer tej gry. Tu są dwie kulki, Milena, chodź położymy je tu, gdzie trzeba. O, jedna w wiaderku, druga tu przy wannie. No i odpalaj. Wow! Widzicie? Tu czyha niebezpieczna pułapka, pod którą może się znaleźć jakaś sympatyczna myszka, jeśli stanie na tym polu z serem. A można ją uruchomić wtedy, kiedy staniemy na polu z rysunkiem buta, o tego sympatycznego buta. Na polach są trzy takie buty, bo cała tutaj ta wielka wyspa zrobiona z sera to jest plansza. O, 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 wszystko rozrabia, no dobra. To jest plansza, która ma różne pola i po niej się poruszamy. Bardzo proszę o kulkę, bardzo dziękuję. Po niej się poruszamy, chodzimy sobie w koło, hipopot tam wraca na miejsce. No bo się nie trzymał, bo chyba wciąż siedział w wodzie. Więc widzicie, wszystko, tu żyrafa się przekształca, przewala, tu hipopotam wpada do wody, no totalna masakra. No cóż, ale dobra, zaczniemy, słuchajcie, na spokojnie. Trzy myszki sobie postawimy, tutaj niech sobie stoją na starcie. Zamiast kostki koło, które będzie nam mówiło, na którym polu mamy stanąć, no i wędrujemy sobie tu w koło. Proszę Cię bardzo, startuj jakimś sympatycznym. Wybieramy sobie myszkę, którą gramy. Jaką sobie wybierasz? Niebieską na polu niebieskim. Dobrze, takie pole, jakie wypadnie, a taką myszką będziemy grali. Trzeba uważać, bo tutaj te kulki trzeba jeszcze umiejscowić, bo Ty włożyłaś, a ja nie włożyłam. Dobra, to tutaj wsadzę na wannę. No, trzeba tak delikatnie grać, bo to się wszystko poprzewala. To będzie ten. Ja będę grała fioletową. Idę sobie na pomarańczowe. Teraz Ty. Na pomarańczowe. Proszę Panią, bardzo. Okej. Okay. Niebieskie. O, jestem na polu z butem. Ta, da, 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 da. No, proszę. O, teraz Pani na polu z butem. Ta, da, 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 da. A, się wszystko nakręciło. No, proszę Hipciu, wchodź z powrotem. Trzeba delikatnie. Pole jest naprawdę, tutaj jest pełne niebezpieczeństw. Jest okej. Okay. Jesteś, tak? To teraz ja, niebieskie. O, teraz ja, no widzisz? No proszę, to spokojnie. Jak po prostu tutaj by wszędzie kryształy były, bardzo delikatnie trzeba się poruszać. Fioletowe. O, przeskoczyłaś. Nie, tu jeszcze masz przed tym fioletowe. Dobra, ja mam pomarańczowe. Jestem na polu z butem. Dobrze, zobaczcie. Niebieskie, proszę Pani. O, jesteś na serze, ale ja już nie mogę złapać, bo już wcześniej stanęłam na to pole. Dobrze, fioletowe, teraz ja tu, teraz Ty, pomarańczowe, tu, chyba tu, oczko, dobrze, jesteś cały czas w strefie zagrożenia, teraz ja pomarańczowe tu, dobrze, teraz Ty, co Ty masz tam, okej, dobra, teraz ja niebieskie, gonię Cię moja droga. Hipciu to w ogóle tak włos od... Proszę tu sobie siedzieć spokojnie. Dobra, fioletowe. Okej, okay, teraz Ty. Pomarańczowe. Okay. Fioletowe. Okej,
Niebieskie. Na polu z butem. No ładnie, ładnie. Dobra, teraz ja pomarańczowe. Teraz pani, proszę pani. Fioletowe. Teraz ja. O, niebieskie, słuchaj, Milena, coś czuję, że mnie zaraz złapiesz. No. O, Milena, pomarańczowe. Nie! Będzie masakra! Ludzie! To koniec, to koniec! Ograła mnie! Brawo! Nieźle to zrobiłaś. No widzicie, co się dzieje. Gra jest niebezpieczna. Grę mogą grać, może grać dwóch graczy lub trzech graczy, ale ja nie ukrywam, żebym trochę więcej tutaj graczy postawiła, byłoby weselej, więc jak macie jakieś figurki różne, śmieszne, można grać. Myślę, że się nic nie stanie z dobrodziejstwem dla gry. Oczywiście wygrywa ten, który przeżyje, czyli Milenka wyeliminowała myszkę, sama została na polu. Cały ser jest twój. Co ty zrobisz z takim wielkim kawałkiem sera? Dasz radę? No i tyle. Pozdrawiamy was i życzymy dobrej zabawy. Cześć!